Po klęsce w bitwie warszawskiej armia bolszewicka wycofała się na linię rzeki Niemen. Zwycięstwo w bitwie nie przyniosło jednak ostatecznego pokonania wroga. Józef Piłsudski wiedział, że musi zadać drugie uderzenie, mimo przewagi liczebnej wroga. W pełnej konspiracji obmyślił plan natarcia i przegrupował wojska. Piłsudski miał tylko 70 tysięcy żołnierzy i nadzieję na wyzwolenie się spod okupacji. 22 września pierwsza grupa uderzeniowa ruszyła na teren Litwy, aby złapać od północy wroga w zasadzkę. Dzięki woli walki i odwadze polskim wojskom udało się zamknąć Sowietów w kotle i zmusić do odwrotu. Była to decydująca bitwa w wojnie polsko-bolszewickiej.